Ja tutaj często chodzę, bo tu mamy działkę w pobliżu i właśnie szkoda nam tego pięknego miejsca, gdzie jest tyle wspaniałych roślin, tyle zwierząt i to wszystko zniknie. Dubnia, tu miały zwierzęta wspaniale, bo miały wodę, tyle pięknych drzew i właśnie się martwimy, gdzie te zwierzęta wszystkie się podzieją, jak tędy pójdzie ta autostrada. Działkę mamy niedawno, bo dopiero w tym roku, ale mieszkamy tutaj niedaleko i mieliśmy właśnie takie cotygodniowe spacery tutaj, oglądaliśmy tą piękną przyrodę. I tą dubnię, i te zwierzęta, i te ptaki. Piękne miejsce. Bardzo żałujemy, że to zniknie. Pana Kazimierza Kubraka poznałem w marcu 2018 roku, realizując felieton do Nowochódzkiej Kroniki Filmowej. Oprowadzał mnie wtedy po forcie Batowice. Urzekła mnie jego pasja do Nowej Huty, zwłaszcza tej podziemnej części. Pan Kazimierz potrafił bardzo ciekawie opowiadać, łącząc historyczne fakty z osobistymi przemyśleniami. Zaczęliśmy wspólnie wędrować. Pan Kazimierz opowiadał, ja filmowałem. Zrealizowałem kilkanaście felietonów z jego udziałem. Jest. Otwieramy. Znajdujemy się w szklanych tunelach wentylacyjnych. I teraz się kierujemy do nagrzewnicy centralnego ogrzewania, która w zimie nawiewała ciepłe powietrze do sali kinowej. W jednym z fortów nowochódzkich przez 3 dni, 3 noce tam przebywałem w kompletnej ciszy. Chodziłem po długich, podziemnych korytarzach. Naprawdę niesamowite przeżycie. No i ten wewnętrzny spokój połączony ze spokojem wewnętrznego fortu. Takie nie ucieczka od ludzi, po prostu jakby oczyszczanie się. Ale tego się nie da opisać, to trzeba kochać. No. To jest tak jak grotołazi wchodzą do jaskiń i ktoś powie, no po co on do tej dziury wchodzi, tak? No więc to jest taka pasja. To naprawdę człowiek czuję się wolny, naprawdę czuję się wolny. Dobra. Wszystko wiemy. Latarka. Sodzę. Podczas wędrówek pan Kazimierz zaskakiwał swoją odwagą, graniczącą niejednokrotnie z brawurą.
wchodził w najróżniejsze dziury, kanały, trudno dostępne miejsca. Niejednokrotnie przypłacił to jakimiś komplikacjami. Gdzieś wpadł, ugrzązł, zaklinował się, ale nigdy nie zatrzymywał się, przekraczając kolejne granice. No jak Państwo widzą, ta wyprawa wymaga od nas dobrej zaprawy wojskowej, czyli czołgania się, ale co się nie robi dla kochanej Hutuni, co się nie robi dla kochanej pasji odkrywania to, co przed nami zakryte i pokazaniu i podzieleniu się z Państwem naszymi pasjami. Tyś jak skała, tyś jak wzgórze, Panie nasz, Boże nasz. Tyś jak wiatr w swej naturze, Tyś jest stwórcą wszystkich nas. Wanderej, Wandao, Wanderej, Wandao, Wanderej, Wandao, Wanderej, Wandao. Wanderej, Wandao.